przyczepność samochodu jest dużo lepsza. Opony zimowe zaczynają funkcjonować już od 5 stopni. Krótsza droga hamowania, lepsze przyspieszenie samochodu. Samochód całkowicie inaczej się zachowuje. Opony zimowe są miększe od opon letnich, co właśnie wpływa na to, że jesteśmy bezpieczniej na drodze. Żadne opony, czy zimowe, czy letnie, nie powinny mieć więcej niż 7 lat. To można bardzo prosto samemu sobie sprawdzić. Jest na oponie znaczek DOT i po tym są 4 cyferki. Pierwsze 2 cyferki oznaczają tydzień produkcji opony, ostatnie 2 cyferki rok produkcji opony, czyli przykładowo mamy 14-22, czyli mamy 14 tydzień roku kalendarzowego i rok 22. Poranne przymrozki, które już się pojawiają, widzę, że już też niektórym kierowcom gdzieś tam utrudniają, tak? Czy to odpalenie samochodu, zwłaszcza jak mamy samochód, który nocuje pod chmurką, no to powinniśmy zadbać o jego tak naprawdę ogólny stan techniczny. My na naszych imprezach dosyć często zwracamy uwagę na samochody, którymi przyjeżdżają uczestnicy i wewnętrznie robimy im tak zwany przegląd techniczny tego samochodu. Nie zabieramy oczywiście żadnych dowodów rejestracyjnych, ale sprawdzamy, czy jest prawidłowe oświetlenie, czy przede wszystkim są wszystkie światła, działają. Niby błahostki, które my, kierowcy, możemy zrobić to na zwykłym parkingu, tak, że sprawdzić nasz samochód, jednak troszeczkę lekceważymy, a to wszystko wpływa na to, że no jednak nasz samochód nie jest w pełni sprawny. Proszę Państwa, to przecież chodzi o Wasze bezpieczeństwo.